Prowadzisz siedzący tryb życia, cierpisz na otyłość lub nie uprawiasz żadnego sportu? Znajdujesz się w grupie osób szczególnie narażonych na wystąpienie zakrzepicy żył głębokich. Czym jest to schorzenie? Mówi profesor Tomasz Pasierski. Tak została, tak natura to wymyśliła, czy ewolucja to stworzyła, żeby te żyły mogły dobrze funkcjonować, muszą im pomagać mięśnie, praca mięśniowa. I dlatego ludzie, którzy z różnych przyczyn przestają chodzić, na przykład złamali nogę i muszą leżeć w łóżku, czy w ogóle trafiają do łóżka na dłuższy okres czasu z powodu choroby internistycznej, mają zwolniony przepływ w tych żyłach, bo ich mięśnie nie pomagają krążeniu żylnemu. I w tym momencie może dochodzić do powstania zakrzepów w tych żyłach. Jest to bardzo groźna i często nierozpoznana choroba, gdyż te skrzepliny powstają w tych nogach i czasami się urywają i płyną z krwią do krążenia płucnego. I tam mogą zatykać krążenie płucne i prowadzić nawet do nagłego zatrzymania krążenia, więc jest to potencjalnie śmiertelna choroba. A czynniki ryzyka to są, jak wspomniałem, unieruchomienie, a z takich dłużej działających to jest otyłość, niska aktywność fizyczna, palenie papierosów. W niewielkim procencie doustne tabletki antykoncepcyjne u kobiet, ale to ryzyko jest bardzo małe, ale to też może być traktowane jako czynnik ryzyka.